Cześć, witam serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie film z targu na torach, dużo staroci. Jeżeli lubisz właśnie starocie, militaria i inne różne rzeczy, to zapraszam. A po targu, po wizycie właśnie tutaj na wrocławskim, na wrocławskiej giełdzie, będzie vlog i trochę tam z tego, co się dzieje tu u nas. Także zapraszam serdecznie na film. Cześć! No ale to koleczka, prawda, i te na instrument na wiedzia tak samo. A brakuje jeszcze coś do apteki, bo brakuje. A ja leżę i czekam, nie? Dobra, myśli, dobrze? Dobra, okej. Nie ma lata. Na razie, hej. Co to za klucz? Dzień dobry. Dzień dobry, pan. Dzień dobry. Siemaneczko. Cześć. Proszę, 150. Tu pan ma Mausera, proszę pana, tutaj Mauser jest. Mauser? Tak, Mauser. Nie doczyszczony za bardzo, ale. Czy go wykopałeś? Przyjechało dziecko? Przyjechało dziecko sobie? Tak. Popatrzysz, co tutaj. A tu nie zdążyliśmy, bo to wiesz, ty przelatujesz, że odlatujesz zaraz. Zobacz, to jest Cepelia. Jeszcze z tą. Aha. No. Spółdzielnia zrzeszona. Wiesz, nie? To był towar eksportowy, jak to było. Tak. Towary eksportowe. No, zestaw wyciorów. No, kamera widzę. Zamiast strzelby, to proponuję takiego Winchestera. To jest Świdnica. To jest Grodków. A to jest jakiś. A to jest Bruksela. Grodków, no. I tu z Grodkowa jeszcze z lotniska jest tak, jest. Nieśmiertelnik lotnika, to jest obsługi na ziemi. Też z lotnika. Pokaż tego, jak masz. No, to jest tak. To jest tak, a to jakaś tam narzędziówka. To jest lotnika z Grodkowa, który tam stacjonował, a to jest obsługi na ziemi. A, jakiś taki duży, proszę. O. Gruby musiał być. On? Może i był gruby, no wiesz. To nie wnikałem, nie? No, fajne. I po jakie cenisz to? Po dwie paki. No fajne. A jak ty tam? Fajne, jak tam dzisiaj? Zakupy zrobiłeś? Nie, jeszcze nie. Nic ciekawego. O, tam jakieś masz tabliczki? Una, bo... Kowalskie? Proszę? Kowalskie też? Tak. Obłoża z tego. Ciągi latają. Idę zobaczyć, co tam od tyłu ma. Starszy. Jak chciałem obrazić. A jak jakiś sygnet? O, nikownik jest. O, jaka kopaczka. Dziejstwo. Ty, jakieś moturowe rzeczy. Garnek. Garnek na bigos? Tak. No nic nie kupiłem. Nic nie kupiłem. Zatem te kawo po 69. O, wiesz, że taką tą spluwę znalazłem u nas na praczach na łące? Teściu ją przesmarował i strzela jak to, no. Może wiesz, po pijaku. Tam gdzie te brzozy, jak jedziesz Brodzką, nie? No. To... Po pijaku poszli postrzelać, wiesz. To jest bez wykrywacza. Czyli legalnie. O, ktoś się pytał o to żelazko, wiesz? A czekaj, bo ty tego...
Niciaka chce. Halo! Do dziury! Ale niciaka chce kolega z Cypru, to wiesz, na Cypr to daleko ten. Polish Bober chciał takiego niciaka, ale Przemek, nie wyślę ci tego w liście poleconym. Chyba, że to z ten, spłaszczymy. Ale niciak, zobacz, jaki niciak pierwsza klasa. Aj, dobra, tu muzyczka leci. Dobra, Boguś, uciekam, trzymaj się. Miłej niedzieli. Dzięki. Boguś się śmiał, już było puszczone, ja mówię z samochodu do samochodu. On rano mówi, myślałem, że się może wkurzy coś. Nie, mówi, już oglądałem z samochodu do samochodu. Ale różni ludzie są, wiesz? I powiedzą, że ktoś coś komentuje. No, aha, no ale Boguś jest dobrze, dobry, wiesz. No. Tutaj nic... Ale ten, na przykład, tu przyjechał ten kolega. Nie chcę, żeby nagrywać, nie? Co, nie chcę jego nagrywać, złotych. Czy co? Nie, no mówi, żeby mówisz do ciebie włączyć, bo on będzie mówił coś. Przestraszeni są. No, wystraszeni. No, a tutaj do ciebie piszą ten, wczoraj taka dziewczyna napisała. Krzysia więcej, chcę więcej Krzysia, żeby coś jeszcze powiedział. Kurwa, będę uciekał gdzieś. Kurwa, gdzieś jeszcze trochę po mieście nie będzie mógł się człowiek przemieścić. Wiesz, fanki, fan klub. Będę kupował ten. Na obrzeżach miasta, po zamknięciu sklepu gdzieś od tyłu. Od fanek się nie będzie mógł ten. Siedzą ludzie, widzisz, i oglądać co ma. A nie chcą przejść na plac. No właśnie, no. A tu na placu takie fajne rzeczy różne tak. Się dzieją, nie? O, a to coś nowego? Co to jest? Zupo. Nie mam. Pociągów tutaj co nie miara. A to co to za... Ciekawe właśnie tutaj jest od tego fizyka. Jeszcze wiesz, cały czas te torby wyciągam od niego. A, od tego fizyka. To ty masz tam więcej tych rzeczy od niego? To, patrz, jaki ciekawy w ogóle śrubokręt jest. Jakiś, aha, kurde, patrz, blokowany, super, dziwny. No, przy, że on się tu jakoś... Patrz. Aha. Jakiś science fiction. To jest z tego... ze statku o statku milenium. Harrisona Forda. Ty, a to? Nie? Taki do spawania, patrz. Nie. To jest zestaw galaktyczny do obserwowania tego. Tak. Słońce. Tylko, że teraz jest tak. Teraz nic nie widać. I ci nic nie porazi. Teraz ale jak było widać. Rano, to się to obserwuje. To zaćmienia słońca, to jest do obserwacji. Do zaćmienia słońca. Chce pan coś? Zaćmiać słońce. Dzień dobry. Patrzymy, do zaćmienia słońca. Patrzymy tutaj, bo tutaj są różne ciekawe rzeczy. Tak, to jest wszystko tego atomowego. Atomowe rzeczy. Wykorkował suport. Zobacz, jaki suport tu jest. A co to za suport? No, suport do tokarka, frezarka. Aha. Ty, a te jakie fajne. Też to jest, tak, kowalskie. Szczypce takie, że te. Prawa rzecz jest. Wyglądają jak tam? 30 zł za to. Do 3 dychy, kurde. Ty, ale faktycznie jest ciekawa rzecz. Tu dookręca, a tu jest jakaś taka blokada, widzisz, na to, że blokujesz i potem kręcisz. No to możesz we dwóch. I w ogóle coś dziwnego, Albo w trzech. Aha, czyli to jest, nie, dom użycia mocy więcej. Po prostu, klucz mocy. Jak już ręka nie daje rady, patrz, i generalnie kręcisz, moc, i kręcisz. Jest, moc jest. Dlatego z nami. Mówiłem, że to jest to kłamie. Moc jest z nami za popa. Wiesz, jest. I ale patrz, ciekawa, że się dokręciły ale do ile ciebie. Razy nie mogłem dokręcić ale w ścianę kołek, jak z drzewa zrobiłem, to był taki moment, że już nie dało rady. A tym pójdzie. Ale zobacz, to pójdzie. No. Do młoteczkiem, żeby uderzyć. Też, nie? Tak, tak. Możesz stolarska sprawa, czyli puknąć. Puknąć. No i do tych, do... Puknąć się można. Ty, i jeszcze jedną znowu masz to. To przywiozłem nowe. Do zegarka. To przywiozłem i armatkę, patrz taką. O, armata. Idzie ta armata też od tego? Armatka nie, armatka Himmlera? Jest inny gość. Chyba. Inny gość. Ale ktoś to otoczył sam chyba, wiesz? Co? Zaraz. Ale kłódki potrzebujemy. Armatka z Arsenału. No tak, a ty taką kłódkę, to wiesz, ktoś zaraz no śmieszne rozkłuczy. A to, co to jest? Waga do ważenia. Aha. Srebro, diamenty. To waga do tych, do dragów. No. O, czysta radość. Tak, złoty. Wiesja złoty. Relaks. Wszyscy rozjechaliśmy do... Ciekawe, jakie filmy puścili, pewnie Kalina Czerwona albo... Kalina, zaraz mi pokażesz tam, co tam masz. A to jest ten, relaks. Można się zrelaksować. Ale kurde, godzina 14.30 stary do 16.30, komiks. Wspólny obiad. Ile taki komiks cenisz? No, 5 dych międzygalaktyczny? Stopy chodzi, 5
Tak? Pustuje no. Takie komiksy? Nie gadaj. Słuchaj, ten kosztuje też 100. Ja mam komiks, który kosztuje 1000 zł w domu. No co ty opowiadasz? Pierwsze 500 dni, no Solidarności. O Solidarności? Tak, tak dużo? Tak, kosztuje. Komiks wydali? Tak, wydali. Mały nakład był chyba z 1300 sztuk. O, lampa. A co to za książka? Tam jest wszystko, jak się działo. Zamykali wtedy. 20 zł. I poszła? Nie, powiedział, chłop, moje 20 zł. Chciał za 20, a słuchaj, sam kij 300 zł. Ludlampa. Nie. I co? Dwie dychy chciał się dać? No dawał mi dwie, dychę jeszcze pierdał, a potem to poszł tylko i zabiera. Ty, no bo za dwie dychy dobra cena, to masz dobre ceny tutaj. To jest tak, to jest przedwojenna taka mydelnica, wiesz? Na papier toaletowy, nie. No chyba też na papier, to wisiało gdzieś w klozetach, tam było mydełko czy coś. I to jest emalia przedwojenna. O, na mydełko, mydełko i mały ręczniczek albo gąbeczka. Kurczę. Jak wabank kręcili, to jest te czasy. Można, no. Tutaj. Ziółka i my. Tyle tylko przy opuszczonych odbierakach. Takie coś? Trzy dychy. Tyle tylko przy opuszczonych odbierakach prądu. Musimy po wodzie. Za dwie dychy pójdzie? To jest kolejowe, wagony lokomotywy. A taka książeczka? Stówka. Dobra. Taki klucz masz wielki? No. Już nie masz. Do tych, do samolotów. Ja pierdolę. 30 zł. Co tu byś kręcił? Tu? Trzy dychy. Może tak. Koło nieraz trzeba coś dużego, odkręcić. No. Ale ekstra, wiesz? No. Nie chce się odkręcić. Dziurę, no. Fajne, porządne, tak. Popatrz, kurde. Można pierdzielnąć coś, jak ktoś się zdenerwuje. Druga, tak. To jest obronny, ale ciężki. Ej, patrz jaka stara ta, kolejka. Bo oni tu jeżdżą za pieniądze, o, widzisz? Płacą. No to wszystkie pociągi za pieniądze jeżdżą. Ale te najdroższe, te są najdroższe. Tak? O, widzisz. Jaki jeszcze masz? O. Zawiadowcy mamy. Aha, to zawiadowca stacji, no ale tam droga w tym pętlą była trochę, no. Normalnie jeszcze elektryczne, inne mam z czaszką, chyba drugą. Aha. No, to coś byś przynosił, to ten. Dobra, dzięki ci. O, zakupiona tabliczka. Ciekawe, to było. A, i co tam jest? To jest komplet? Komplet ze skarpetą. Chcesz z kimś porozmawiać, a oni ci wszystko chyba po robotę. Tabliczkę kupiłem. No fajne. Ty, a to co to jest? Jakiś zamek w środku. Aha, że pani zamek. 30 zł chce. Zamek. Pokaż ten plan, jak masz tego. Plan zlotu, tak? Czy co no, to było? Pójdź, że zmiana planu zlotu we webie teraz. Na galerii. Program zlotu. Tak, że jest piękny. Przemówienia. 40 zł. Defilada. Piękne, mówię ci, jest. Zawody sprawności fizycznej, zawody strzeleckie, obiad, konkursy, dwa godziny kolacja, obiad jedzą. Projekcja filmu fabularnego. Tak, o. To właśnie mnie interesowało, jaki film, albo puścili tą Kalina Czerwona, albo wiesz, mieli takie te stare filmy. Ogniomyśl Szkaleń to jeszcze był taki, no były, teraz już nie puszczają tych filmów. A jeszcze Kierunek tam... Berlin był, Eroika. Z tego twojego tego, no. Z tego listu tam mniej więcej jak to tłumaczyłem. No właśnie, przetłumaczyłeś coś? O co chodzi? Proszę bardzo. 200, a to nie, to 30. 30. 20 mogę dać. Ile? Więcej nie dam. 25. Nie, więcej nie dam. Dwie dychy mogę dać. Za mało, to jest wudu. No. To jest wudu, to można ten. A co tam mnie tam pani... Jak kogoś nie od lubi się, to tam mam, już... Proszę pana, przez 2 lata mi nic nie ukradli. O! To zostaje. Poważnie, dlatego zostaje. On tu pilnuje, bo jak ktoś ukradnie, to nieszczęście mu się stanie. O. Byli szamany, proszę pana, spokój. Dać dwie dychy? Nie, 25.
Za dużo. Nie mogę panu. Warto piątkę. Bo jeszcze się panu może coś stać. Jak pan będzie wudur wejdzie. Wudur. Nie można żartować. 30, 40 zł. Dobry. Pan takie bajki bierze. Nie są bajki panie. Wierzą bajki, no bajki. Boga wierzą to i można w takie rzeczy wierzyć. Różne rzeczy są pomagające i te. Nieobliczalne. Jeden działa, drugi nie działa, dlatego mówię. W domu chodził, a tu nie chodzi. Może bateria została. Ten gra, tu nie chodzi. 30 zł za dwa. Chciałem 60. Jaka ładowarka? Tu są baterie przecież. Ale one jeszcze mają. No, tak. Za 3 dychy dam dwie. Chciałem 60. Pszczelarstwo. Na 30. Pszczelarstwo. Kręcimy? Patrz po te wody. Tak, tak, tak. Ja żyję od urodzenia. Się szczepię całe życie, kurde. Także nie ma nic z mojej branży. Nie to ma, uciekam, nie ale polecam się pamięć. Pamiętam cały czas. Pamiętam cały czas. No. Dobra, Krzysiu, uciekam. No. Pogadaliśmy chwilę. No. Pogadaliśmy, szału nie ma. Pogoda lepsza, ale znowu nic się nie dzieje. Ale no właśnie, widzisz. Nie, no bo zimno jeszcze. Ludzie jeszcze siedzą, wiesz. W domach i... grzeją ale się. Jeszcze przyjdzie do mnie, na koniec ma taki koleś, przyjdziesz, coś cię sprzeda, wiesz. Nie narzekam, o. Cię zagotował ci ten wód, jest... o, dzień dobry, cześć. Dobry. Kopy zaraz, i co, wymieniłeś? Ja nie byłem. Aha, no to dobrze. Proszę, jaka elegancka doniczka. Śliczna. O. Na tulipany. No akurat na tulipany nie, ale to jest z PRL-ów. Znasz to. To ty oficjalnie wszystko wiesz, a skąd oni mają wiedzieć, jak chłopak ma jakieś 20 lat, nie? Ależ nie oglądał tego. Jak telefonu analogowego nie potrafili obsłużyć. Ale my znowu nie potrafimy robić to, co oni. Wybrali tam kilka rzeczy, Boże, kilka cyfer, a potem, a gdzie jest Enter? Ten lak do pieczęci? 2 złote, jedna sztuka albo 30 za całownik. Aha. Jest to tak się miło do głowy, że musi być jakieś potwierdzenie. No tak. Bardzo dużo, 20 chyba. No, no. 40 zł. A z tym kręceniem, nie? Właśnie jeszcze tak. kręcisz. Zanim doszli, to próbowali tam coś wcisnąć. Miałam niezły uba. No, już teraz nie ma tych telefonów, nie? Całe pudełko? Tak. Dobra. No i oryginalne pudełko. No, to może z raków jeszcze całą masę. Co? Karola wziął na naukę. Jak będą garaże jakieś, to żeby je zlikwidować, to mówię, to musi tym magnesem na odrębnym wyciągnąć parę granatów. To zlikwidujemy i do garażu. Mam taki fajny magnes, kurde. Masz mocny? No. No kosztuje, sprzedają po 100 parę złotych. Chyba na ten. Jest tego pełno, wiesz, na giełdzie robotniczej ma facet. Dobra, Krzysiek, uciekam. No. Trzymaj się, kurczę. Trzymaj się. Nagrałeś ten? Co? Nagrałem tego dywizjonu. Ciekawe, no. Co to za firma. Podgrana. To ty pisałeś ostatnio komentarze więcej Krzyśka, nie? Czy człowieku, nie? Ja nawet nie umiem tam wejść. To ty co napisałaś? Tam ja cały czas dziewczyny piszą, Krzyśka, tak? Filmuj. Napisałaś? Ty zdrajco! Nie, no ale to na internecie, ja nie wiem, co się tam dzieje, powiedz mi. Słuchaj, ja nie wiem w ogóle, gdzie to ty jest. Ty pisałaś? Karol mi pokazał kiedyś, ja w ogóle nawet w życiu komentarza nie pisałam, ludzie. Nawet nie wiem, jak się tam... Jak enter wcisnąć. Nie pomyślałam. Nie wiemy, jak komentarz robić. Dobra, na razie. No i po targu pochodziłem, popatrzyłem, poszukałem, fajny ten, dorwałem taką podwodną odsłonkę na GoPro za całą piątkę od tam znajomego, no i tyle, można wracać do domu. A wy jeszcze nie zamykajcie odbiorników, bo za chwilę będzie część vlogowa tutaj ze sklepu, coś tam pogadamy, pośmiejemy się, zobaczymy co się dzieje u mnie. Zapraszam też do aktywności, dzięki za te wszystkie subskrypcje, za łapy w górę, za komentarze. Jak macie ochotę i chęci, udostępnijcie gdzieś tam ten filmik znajomym, to będzie mi też ogromnie miło. Niech tutaj leci w świat informacja, że jest taki wariat, który jeździ po targach i po różnych innych miejscach wesołych. No i na tą chwilę się z wami żegnam. Za chwilę krótka reklama i część vlogowa. Trzymajcie się, hej! To był drugi odcinek tej mojej wizyty na targu na torach.
Fajne narzędzia u Bogdana, to fajne te klucze takie różne starodawne, on to latami zbierał w różnych składnicach złomu i nie tylko. Jak chcecie, może dam numer, o, w opisie będzie numer do Bogdana, jakbyście coś chcieli, to można do niego śmiało dzwonić, wiem, że on wysyła. Do Krzysia wam numeru nie dam, bo Krzysiu nie ma telefonu. To ani faksu, ani pagera nawet nie ma. O, kupiłem taką tabliczkę. Uwaga, otwierać tylko przy opuszczonych odbierakach prądu i uziemionym obwodzie WN. Taka tabliczka za dwie dyszki. Gdzieś tutaj zawiśnie w stodole. Tam też ktoś Krzysia dzisiaj wyprowadził z równowagi tamtym, tą laleczką wudu. No ale się nie dziwię, jak już tam są dobre ceny, a jeszcze ktoś chce za pół darmo, to czasami pewnie puszczają takie nerwy niektórym osobom. lecę, stwierdziłem, że dzisiaj jadę jednak, wczoraj postanowienie i dzisiaj lecę na basen. Także tam zaraz może z wyprawy basenowej dam wam kilka ujęć, żebyście wiedzieli, że nie konfabuluję. Dobra, to jest, przebieralni też coś. W szlafroku. Dobra, pamiętajcie, że jutro jest... Jutro jest sobota, ale w niedzielę jest bazar w Poznaniu, na który serdecznie zapraszam, będziemy tam. Będzie nasze stoisko, ja będę z Kamą robił relacje. Zrobimy może dronem jakąś tą rundkę, także będą jakieś pierwsze ujęcia bazarowe dronowe. Łysy tam wiem, że jakąś ćmagę będzie rozlewał i się, bo on już jedzie. Kiedy ty jedziesz? Dzisiaj. Aha, o. Łysy, tak? Dzisiaj jedziesz? Nie, no co ty. Jutro jedziesz, jutro tak? Rano. Aha, jutro rano. W sobotę rano jedzie Łysy już do Poznania się tam za ten okopać. Miejscówkę za już, dobra. Tak. Jakbyście coś chcieli, bo to oczywiście okrojony sklepik jedzie, ale jakbyście coś chcieli konkretnego, to napiszcie. Wiem, że Arek tam jedzie, to te gazetki, które wylicytował, zabiorę. Padło tam aż ten pomysł, żeby tą Marilyn Monroe, tą lusterko na licytację puścić, więc w poniedziałek zrobimy licytację i zobaczymy, co tam wyjdzie z tego. Jest fajna, jedyna sztuka tylko, więc może akurat nie komuś. Będę musiał jakąś taką grafikę zrobić i przygotować się wcześniej, że co tam się będzie działo na tym live'ie, bo będzie na pewno fajnie. Dobra. Cześć! Musiałem wyjść ze sklepu, bo mnie Grzesiu zagadał. To jest taka gaduła jeszcze większa ode mnie. Słuchajcie, miałem jeszcze dzisiaj... O, jadę na basen. Miałem taką dzisiaj jeszcze rozkminę, słuchajcie, o ten, bo tam czasami coś kupujemy, na przykład na bazarze, jakiś motocykl. Później żona się do nas nie odzywa, nie? Przez... tydzień. I powiem wam, że takie nieodzywanie się, nierozmawianie się, to jest przemoc w ogóle ta domowa, ale i tak właśnie myślę, kurczę, już tam mówię temu koledze, żeby coś o tym porozmawiał, bo to jest, nie potrafiłem rozmawiać i miałem jakieś w sobie takie różne te i właśnie myślałem, że o, się odegram komuś, bo nie będę obrażony przez całe, ale nie powiedziałem nigdy, o co mi chodzi. Jak druga osoba ma wiedzieć, o co ja jestem obrażony? Może się tego domyślać, nie? Ale tu myślę akurat nie w tym przypadku, że to jednak jest brak rozmowy, brak ustalania i jednak jak jesteśmy, nie wiem, właśnie w związku małżeńskim czy z partnerem, to myślę, że jakieś takie zakupy większe, czy jakieś decyzje jednak powinno się rozmawiać po prostu, nie? I powiedzieć, skonsultować. Nie zawsze ta druga osoba się, wiadomo, musi zgodzić na to, ale już samo zapytanie się, czy właśnie jakaś dyskusja wspólna, no to już jest coś, nie? A jeżeli coś podejmujemy, nie wiem, kupimy właśnie sobie motocykl za 10, 20, 100 tysięcy bez żadnych ustaleń, bez informacji w ramach niespodzianki, no to nie dziwmy się, że ta druga osoba może być zła, nie? No bo to jest takie... Teraz widzę, że to jest po prostu słabe dla mnie, nie? Że lepiej jednak rozmawiać, jakby nie było, to trzeba rozmawiać, dyskutować, mówić o swoich potrzebach,
o swoich jakichś tam żalach i wtedy się lepiej żyje, jak nie trzymamy tego wszystkiego, jak nie trzymamy tego wszystkiego gdzieś tam w sobie, nie dusimy, nie musimy się spowiadać u księdza, ale teraz tak sobie myślę, że ta spowiedź to też jest w takim rodzaju właśnie takie uwolnienie się od takich rzeczy, ale ja się nie spowiadam, bo nie chodzę do kościoła, ale rozmawiam i dużo rozmawiam z żoną. To jest moja ta spowiedniczka kama. Dobra, lecę, słuchajcie, lecę na basena. O, jestem, słuchajcie, dojechałem na baseny. Mam nadzieję, że jest otwarty, bo tak po tym. Ja ogólnie pływam czasami, bo dużo pływałem za mało lata, nawet jakieś mam dyplomy pływackie. No i tak pływałem, a później się zrobiła święta, przerwy świąteczne, noworoczne. A tutaj państwowa firma, więc oczywiście sobie zrobili urlopy i jakoś wyszedłem z tego. Z wprawy, ale już jest, o, jest plecaczek, jest ręcznik Easy Ridera i lecimy. O, mam jeszcze ten, jedno darmowe wejście akurat z tego programu Nasz Wrocław. Przypomniałem sobie. Zobaczymy, czy to się da to wykorzystać. Przejdzie to? Nie. Minęło 365 dni, to tak. No, jeszcze tu nigdy nie byłem na tym kuponie, więc... To poproszę QR kod, wbity na opasce. Okej, dobra, dzięki. Trzeba działać. No, już jestem po. No, zobaczcie, że ile zrobiłem. 1255 metrów, tak? Widać tu? Widać, o tak. 37 minut, 50 basenów. Kiedyś w dobrej formie to 100 robiłem, no ale... Nie zawsze to coś, jednak jestem... To dzięki wam, bo jakbym wczoraj nie powiedział, to bym się nie ten... A tak to powiedziało się, rzekło się słowo i trzeba było działać. Mam trochę jeszcze jakichś przemyśleń, bo pływałem, to sobie coś tam pomyślałem. Jakieś refleksje. Pakuję się do auta i zaraz pogadamy. Dobra, jestem zapięty, gotowy do drogi. Słuchajcie, o tych rozmowach jeszcze chciałem wam pogadać, bo tak sobie przypominam, jak to kiedyś ja z tymi moimi poprzednimi partnerkami jakby albo denerwowało, jak od razu ktoś chciał ze mną coś rozmawiać, albo mnie atakował, a jak jeszcze byłem po piwie, to już w ogóle, to już nie było rozmowy. No, ale jakby tak właśnie te nerwy i zazwyczaj w nerwach, więc może trzeba rozmawiać, ale bez właśnie atakowania i bez... może mówienia o innym, bo zawsze ktoś mówił o mnie, co ja tam nawyrabiałem i to mnie strasznie denerwowało. A lepsza jest taka rozmowa, mówienie o sobie, tak? Czyli, że to, co ty robisz, jak to wpływa na mnie, czyli, że przez to, nie wiem, przez to, że się nie odzywasz, to się źle czuję, albo przez to, że, nie wiem, chlejesz, to nie mam co robić, albo źle się czuję, albo się boję ciebie, nie? Jakieś takie rzeczy. I to myślę, że takie komunikaty lepiej działają niż oskarżanie tej drugiej osoby, tylko mówienie o sobie, bo zazwyczaj my nie myślimy o drugiej osobie, nie jesteśmy w jej głowie i nie wiemy, co ta druga osoba tam sobie odczuwa. No i wtedy to jest jakieś nawiązanie, jakieś zaczęcie i można rozmawiać i no oczywiście jest trochę pracy nad sobą, nie, żeby zacząć się otwierać. No ale
kto nie pracuje, ten nie ma. A takie trzymanie w sobie różnych emocji, spraw, jakichś tajemnic, nie wiadomo jakich rzeczy, to powoduje, że później albo uciekamy w alkoholizm, bo sobie resetujemy tą pamięć podręczną alkoholem, albo jedzeniem, albo nie wiem, seksem, albo jakimiś innymi rzeczami. Ja też miałem tak często, że się użalałem i właśnie nie mówiłem tej drugiej osobie, co mi się nie podoba, tylko lubiłem się żalić tam innym napotkanym niewiastom i one wtedy mówiły: Marcin, ale ty to masz przepierdzielone, nie? Taki fajny facet, takie pokłady niewykorzystane. No i tak to leciało, nie? A tutaj w związku, którym powinien dbać o tą drugą stronę, to wszystko zaniedbywałem i to się tak rozchodziło, aż później to było tylko wspólne mieszkanie. A jednak teraz widzę różnicę, jeżeli jest taki związek partnerski, jeżeli ja, nie wiem, jadąc gdzieś, to też rozmawiam o tym, tak, może pojedziemy tu na bazar, może gdzieś tam, może Kamila ma jakieś inne plany, nie? I to wtedy druga osoba wie, że jest jakby brana pod uwagę, a nie, że tylko ja, moje ego, egoizm, egocentryzm, egotyzm, już mówiłem, bo że dużo jest tego, ale w każdym razie skupianie się na sobie i uważanie, że jest się najważniejszym, a reszta ma się dostosować, no to nie służy budowaniu związków, wielopoziomowego związku opartego na miłości, zaufaniu i takich tam innych. No i kiedyś tak właśnie nie doceniałem tego, nie? I szukałem i ciągle zmieniałem te partnerki i nigdy nie było takiej, która by mi pasowała, która by spełniała wszystkie moje zachcianki. No ale wiem, że tak niektórzy właśnie szukają też prac, zmieniają pracę, zmieniają miejsce zamieszkania, zmieniają znajomych, wszystko zmieniają, bo zawsze coś jest nie tak, wszystko jest nie tak, ale nie popatrzą, że to ja muszę się zmienić, także może coś ze mną jest nie tak, że to wszystko, nie? Że ten cały świat jest taki pokręcony, tylko ja coś muszę w sobie zmienić, bo reszta się raczej nie zmieni. Jeśli może być jakiś wpływ, tak, jeżeli ja się zmienię, to coś tam może się inaczej dziać, no ale... Ale to tak wygląda, także to dzisiaj takie przy piątku przemyślenia. Cieszę się, powiem wam, że się zmobilizowałem na ten basen. Postaram się tak, żeby z dwa razy w tygodniu przynajmniej chodzić, bo byłem teraz na takim bilansie, w ogóle polecam, bo jak macie już 40 lat, to jest taki program 40+, od 40 chyba do 60 lat. I wy wchodzicie sobie na portal dla pacjenta chyba.pl. Tam jest taka ankieta, wypełniacie ankietę i dostajecie, na podstawie tej ankiety dostajecie skierowania na różne badania. Ja właśnie byłem kilka dni temu, wyszła mi waga 123 kg. Zrobiłem te badania, wczoraj byłem u lekarza i okazało się, że tam delikatnie mam cholesterol, trochę coś tam, wątroba. Nie wiem, 3 lata nie piję i wątroba, kurde, od tłustego pewnie, bo lubię tłusto zjeść. No ale fajnie, że to sobie zrobiłem. I polecam, żeby dbać też o swoje zdrowie, żeby szanować to, bo mamy zdrówko i życie jedno, a nie tam biec cały czas za pracą, za innymi rzeczami. Na takie rzeczy też trzeba znaleźć czas, bo to jest jakby ważne, żeby też się dobrze czuć. Ja się boję trochę tych stanów, że tam te fast foody mnie, kurde, i wrócę 140 kilo, ale może jakoś się uda. Kiedyś miałem taki plan do 115 zejść, więc... Może nie będę wtedy taki obły na twarzy. Dobra, lecę dalej, zobaczymy co tam w sklepie, zobaczymy co tam Łysy robi. Jedziemy. O, jestem już u siebie. Mam tutaj jakiś zbiornik na deszczówkę, 1000 litrów. Konewki i czas już ten, słońce wyszło, więc czas doglądnąć tutaj moich tych roślinek. Zaraz wam pokażę, bo się pakujemy na ten, pakujemy się na Poznań, na bazarze. Piszcie, kto tam będzie, z kim się zobaczymy. Spakowany już? Tak. A, pusta przyczepa. Co tak późno, panie Łysy? Dali dawne czasy. Tak? Jakie czasy? Opowiadaj tutaj. Gdzie nas widać? Gdzie nas widać i słychać? Jak się przymocujemy. No, zobaczymy, gdzie nam chłopaki dali miejsce w tym Poznaniu. Jak
coś na ten. Nie wiem właśnie. No. Nie wiem. Czekajcie, tutaj mam ten odcinek, muszę kiedyś zrobić o tych tablicach rejestracyjnych i o rejestrowaniu, bo mnie się często pytacie. O, ja sobie zrobiłem taką tabliczkę DX czarną. Tylko przelałem, dobra. I tyle. Poszedłem do łysego i woda leciała. Trochę mi wymarły kwiaty, no ale cóż. Straszny w ogóle tutaj ten. Muszę zacząć posprzątać, nie mam czasu. Wiatry teraz były takie, że mi tutaj na... wszystko narozwalało. Oj. Czy jeszcze są pomidory z tamtego roku? O matko. Nie no, tu muszę ogarnąć to. Dobra, uciekam. Tutaj pan kret robił te, ale... od kiedy się Lucjan rozprawił z kretem, o. I tu mamy pułapkę na... łasicę, ale nie chce się złapać. Jedna, no. On nie był zalewany, nie? No chyba nie, właśnie nie pamiętam, czy... Czerwonej tej trzeba zobaczyć. Kupowałeś kiedyś paliwo. Kupowałem paliwo, trzeba zobaczyć, no. Co tam, Jamio? Ty, jest paliwo. Paliwo jest jakieś tam. O. Pachnie. Czujesz? No. O, Janek chce grać we flipera, tak? Ale czy olej jest? Jest olej. Ty, olej jest. Olej jest, może będzie macie. Tak jest. A jest prąd? Prądu nie ma, panie. Panie, prądu nie ma. O, jaka ładna, stary koreczek. Nie ma prądu, bo trzeba by tu... Janek, zaraz będziemy grać, zaraz zobaczymy. Co tu, prądów nie ma. Aha, nie jest podłączony. Sztrumu nie ma. Sztrumu nie ma, a są nakrętki? Bo to Piotrek chyba, nie? Wypożyczał. Zaraz zobaczymy. Tak. Jest plan odpalić. A nie, dobra, tu mamy. Tu jest minus, tak? Zero? Minus? Coś, tak? No tak jak jest akumulator. A gdzie jest plus? O, jest plus. No dobra, to co, kręcimy? Kręcimy i może palimy. Masz dziesiątkę. Dajmy dziesiątkę. Co to mamy tutaj? Przekręcimy. Janek chce na tym. Janek chce na flipera. Janek chce flipera. Na flipera się nauczył się. Na fliperze grać i teraz... Janio, wujek zabierze te skrzynki. Ty, ale jak ja mam to przykręcić, jak tutaj nie wchodzi ta śruba? A możesz wyciągnąć akumulator do góry? Podciągnąć go do góry? Ale co to da, jak jest dziura nie taka? No dziura nie jest w akumulatorze. Ty, i nakrętka mi spadła, dobra. Chyba, że się wkręcę. Może tak być, że się wkręcę. Już zapomniałem, proszę pana. Tutaj, pamiętaj, że tu jest zawór. Jeszcze to zabierzemy. Tu mam taki dodatkowy zaworek na... I teraz, o, idzie, pięknie. Widzisz, ty, ale można by sprawdzić najpierw, czy on naładowany. Jak nie, będziemy ładować. Zobaczymy. Co? No Janek chce grać, no. Janek tego. Tak ręką, no. Chodź, hono tu. Hono na słowo. Już, Janio, zrobimy miejsce. Dobra. O. Jest. Tutaj mamy. Janio świeci. Ale... ciekawe jak gaźnik. Kurczę, my żeśmy go nie palili. Czekaj, tamten sezon chyba nawet cały nie jeździł, tak. Nie? Cały czas stoi, a trzeba było przypalić. Stoi i tamtego też może przypalić. Panie. No tamtego też trzeba obowiązkowo. Palenie WLA. Robimy podest? Trzeba zrobić odcinek. Robimy podest? Znaczy podest. Palety trzeba. Podest, no. Cztery palety. Ja myślę, że jeden ten, jednego... jest nabity tam ten licznik, czy nie? Na tym fliperze? Trzeba zrobić, nie? To trzeba otworzyć i nabić te. Albo... Panie. Janio. Wujek by poszedł i się rozładować. Dobra. Jeszcze chwilowo zakładamy, tak? Janek, grasz? Janek gra.
Kurde, gra. No i dobra. Coś tutaj widzę, że olej leci. O! Jest! Jest prąd! Jest prąd! Tam jest ta, u góry jest ta Jack Daniels, ta puszeczka. Nie, tego. Gdzie chcesz go postawić? No, dosuńmy kawałek do... Aha! No dobra. No. Czekaj. Nóżka się o ten. Nóżki się przez... O kurde. Patrzcie, jakie nóżki. Ty, one się przyspawały. Widzisz. Patrz. Emocje sięgają czasami z zenitu. Tak. Różnie to bywa. Uwaga, dobra. Dobra, u mnie jest. Motor, dom. Czekaj, tego trzeba sprzedać jednego. Jak ktoś ma ochotę na flipera. Flipper jest po serwisie. Po serwisie. Czekajcie, teraz otworzymy. Otworzymy, tu są kluczyki. Tu są kluczyki, czekaj Janek. O. Widzisz, tu jest. O. Zobaczymy, co jest w środku. Dawać kasę. Oj, tutaj jest miejsce. O, czekajcie, tutaj się gdzieś nabijało te. O, tu się gdzieś nabijało. O, chyba tu. O, nabija. Kredyty. Czekaj, Janio. Będę brał żonę na przejażdżkę, na razie nim wyjedź. O, komar, bye bye. Może komara postawimy na zewnętrzny. Komar się już tutaj nastał dużo. Wystaw komara na zewnętrzny, a tu zobaczymy. Tu musimy nabić. Nabić. Jak tu się nabijało? A, gdzieś tu jest. Tutaj dużo złotówek jeszcze. Cała ta. Tutaj powylatywały. Zobacz ile kasy. Zobacz ile kasy tu jest. O, i lecą kredyty. Jak grać za darmo na fliperze. Czekaj, jak będę wrzucał monetę. Gdzie tu jest wrzucę? Tu jest środek flipera. Ach, zobaczcie ile kasy. I to było wszystko w rzutniku zablokowane. No jak on miał działać? Jak tutaj ten. O, jak to wszystko poblokowane. Teraz wrzucamy. O, jest. I teraz już jest git. O, i nabija. Dobra, flipper się obraził, że dawno nie grałem na nim. Muszę zadzwonić do kolegi, kto tam się zna na tym, albo może ktoś z Wrocławia. Już, Janek, gdzie chcesz iść? Gdzie idziemy? O, tutaj pakujemy blachy. O, Janek gdzieś... Janek mnie prowadzi, że już ten chciał zagrać, a tu nie działa. Dobra, słuchajcie, kończę dzisiaj ten odcineczek. Długo dzisiaj było chyba. Dzięki za wszystkie aktywności, dzięki za te wszystkie subskrypcje, w które wchodzą. Wszystkich nowych na kanale, wszystkich starych na kanale witam serdecznie. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz taktyczny i widzimy się na dole. Na dole się widzimy w tych... O, w komentarzach właśnie, nie? Trzymajcie się, w niedzielę, w sobotę chyba nic nie robię. A może będę coś robił, zobaczę. Wrzucę w dział w społeczność na pewno jakieś informacje i w niedzielę coś tam będzie też na pewno. Trzymajcie się, hej! A, witam jeszcze raz. Miałem już kończyć odcinek, ale doszła do mnie dzisiaj informacja niedawno, że... No niedawno, przed chwilą, że nasza koleżanka Iga z naszej ekipy dzisiaj około 14 chyba godziny odeszła. Także taka smutna informacja. Jak jeździliście na zloty, na moje zloty, to często Iga była tutaj, koło Izy stoi. Iga często była na bramie. Była na bramie albo na sklepie. Także będzie nam brakowało ciebie, Igo. Trzymajcie się, hej.